Dzień dobry. Już niedługo na kanale Radiotechnika zagości technika lampowa. A to wszystko dzięki kanałowi Radiowe Pogaduchy, na którym pan Wojciech Taras przedstawił metodę opracowaną przez pana Ryszarda Dulskiego przystrajania głowic lampowych Elvro. Pan Wojtek obdarzył mnie również rdzeniami, dzięki którym mogłem bardzo szybko przystąpić do przystrajania tychże głowic. Dwie głowice już przestroiłem. To jest jedna z nich. Druga głowica już jest wstawiona do mojego kankana. Posłuchajmy, czy odbiera. Ten aspekt finansowy będzie odpowiadać to początek pracy, zakresu. Włożymy w to. Częstą wskazówką. Poświęciłem rozwojowi podlaskiego rolnictwa i działań na rzecz. Edward Dziewoński i Wiesław Myśli. Pozycja piąta. Piotr Wasilewski. I koniec zakresu. Głowica odbiera w pełnym zakresie, nawet z małym zapasem, tam plus minus chyba 100-200 kHz. Także jak widzicie, omówimy w kolejnych odcinkach, jak przestrajać takie głowice. Omówimy dwa rodzaje głowic. One się różnią w przystrajaniu. Tej głowicy nie trzeba przystrajać. To jest głowica oryginalna na pełne pasmo CCIR. A w pierwszym filmie z tego cyklu pokażę wam, jak sprawdzić współbieżność zestrojenia głowicy lampowej na przykładzie głowicy oryginalnej. Badanie współbieżności zestrojenia głowicy Elvro, czyli współbieżność strojenia wzmacniacza wysokiej częstotliwości z heterodyną. Kiedyś robiłem to w ten sposób, że ustawiałem żądaną częstotliwość heterodyny, na przykład początek zakresu, i patrzyłem, gdzie przypada pik charakterystyki częstotliwościowej. W tej chwili już tego nie muszę robić, bo zobaczcie, gdy mamy dokładnie ustawiony początek zakresu, na krzywej przenoszenia mamy taki pik, który nam mówi, gdzie w danym momencie powinno być maksimum krzywej przenoszenia. Jak widzimy, na dole zakresu ta współbieżność troszeczkę się rozjechała. Teraz przejdziemy na środek zakresu, ale będziemy to robili pomału i obserwujemy, jak nam się zmienia krzywo przenoszenia i ten pik. I widzimy, że w dalszym ciągu są rozbieżności, ale takie malejące. Za chwilę dojdziemy do środka zakresu. Pokaże nam się heterodyna na odbiorniku SDRTL. Zobaczcie, mamy ustawiony środek pasma. Pik też nam środek pasma wskazuje. No i krzywa przenoszenia też mniej więcej wskazuje wierzchołek. Wierzchołek pokrywa się z tym pikiem. Idziemy dalej na górę zakresu. Przełączymy się z RTL-em. Thank you.
Na razie jest dobrze. Od tego momentu znowu współbieżność zaczyna się nam rozjeżdżać. Ale dalej znowu jest dosyć dobrze. I zobaczcie, dochodzimy do końca zakresu. Ustawiamy dokładnie koniec zakresu. Pik nam wskazuje też dokładnie koniec zakresu. I krzywa, maksimum krzywej też przypada na koniec zakresu. Czyli ta współbieżność jest ustawiona w miarę poprawnie. Zresztą korygowałem tą współbieżność tylko innymi sposobami. Teraz będę mógł to zrobić dokładniej. Przyjrzyjmy się jeszcze raz, jak wygląda nasza współbieżność. Zobaczcie, że głowica odbiera bez podłączonej anteny. Tylko jest kawałek ekranowanego przewodu z NWT podłączony. Zobaczcie, jak szybko to mogę zrobić. Powiem jeszcze coś takiego, że przy głowicach, które nie mają ARC, ta akurat ma, ten pik jest bardzo szczupły, także można to określić dokładniej. Z głowicami ARC on troszeczkę podlega rozszerzeniu. No, zobaczymy, czy uda mi się to jeszcze poprawić. A tak w ogóle sprawdzałem współbieżność oryginalnej głowicy Elvro DEA na zakres 87,5-108 MHz. Tak, były takie głowice. Jeżeli zwiastun filmu o technice lampowej Wam się podobał, lajkujcie i udostępniajcie w mediach społecznościowych ten film. A jeżeli Was to bardziej zainteresowało, proszę zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję i do zobaczenia, a właściwie usłyszenia w kolejnym filmie.